Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Dzisiaj jest szczególny moment. Znaczy, powiedziałabym, moment jednocześnie piękny i groźny w życiu każdego badacza i każdej badaczki, kiedy literatura przedmiotu jest już w miarę przeczytana, na tyle, na ile można przeczytać literaturę przedmiotu, albo promotor powie, że to już starczy. Badania są zrobione, wywiady przeprowadzone, spisane, zanalizowane i teraz przychodzi ten moment, tak jak mówię, piękny i groźny jednocześnie, kiedy z tym, co zanalizowaliśmy, zbadaliśmy, zinterpretowaliśmy, trzeba wyjść przed publikę, publikę akademicką, ale też świat zewnętrzny, otoczenie uniwersytetu i opowiedzieć o tych badaniach w sposób taki, który będzie ciekawy i zrozumiały, ale który jednocześnie pokaże, jak rzetelne akademicko były nasze badania. Dzisiaj przed tym pięknym i groźnym momentem staje Weronika Przecherska. Weronika jest absolwentką dwóch kierunków, socjologii i lingwistyki stosowanej. Teraz jest doktorantką na Wydziale Socjologii. Przygotowuje rozprawę doktorską, która jest poświęcona ogólnie mówiąc dataficacji polityki publicznej w sektorze ochrony zdrowia. Weronika zaraz będzie mówiła więcej na ten temat. I w tym procesie prezentowania będzie ją wspierało dwóch recenzentów. Są to osoby wyśmienite, znakomite, ale też są bardzo znakomicie dobrani. Profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej jest wybitnym teoretykiem zajmującym się problematyką polityki publicznej, zarządzania publicznego, dialogu społecznego i obywatelskiego. Jest autorem tak licznych artykułów i książek, że musielibyśmy chyba spędzić pół tego seminarium, żeby je wymienić. W związku z czym nawiążę tylko do jego ostatniej książki, znakomitej, Polityki publiczne w Polsce, kultura, rządzenie, rozwój, szanse i zagrożenia w czasach złożoności i niepewności. Jeżeli wzrósł w Państwu apetyt na przeczytanie tej książki, to bardzo słusznie, naprawdę bardzo polecam. Drugim recenzentem jest osoba równie wyśmienita ze sfery praktyki, pan Andrzej Ryś, który reprezentuje Komisję Europejską, jest dyrektorem do spraw systemów zdrowia, produktów medycznych i innowacji Dyrekcji Generalnej do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności i pełni również funkcję zastępcy członka Rady Europejskiej Agencji Leków. I w tym wypadku również, gdybym chciała wymieniać wszystkie instytucjonalne zaangażowania naszego gościa, to zabrałoby nam to bardzo dużo czasu, ale mam nadzieję, że po tym wstępie wiecie już Państwo, że referat Weroniki będzie komentowany życzliwie, ale niezwykle merytorycznie z obydwu stron, i tej akademickiej, i tej, która dotyczy otoczenia uniwersytetu. Nie przeciągając dłużej, będę oddawała głos Weronice. Będę Państwa prosiła też z perspektywy takiej czysto praktycznej, żeby osoby, które nie mówią w danym momencie, wyłączały kamery. Będę o tym Państwu przypominać. Ponieważ bardzo lubię dyscyplinę czasową, to też będę jej pilnowała i będę ewentualnie wysyłała znaczące komentarze na czacie tym osobom, które będą przedłużały swoją wypowiedź. Natomiast chciałabym też Państwa bardzo zachęcić do tego, żebyście zgłaszali pytania, które chcielibyście zadać Weronice. Te pytania będziemy również zgłaszać i będzie również czas na to, żeby Weronika mogła na nie odpowiedzieć. Renata, ja Ci bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Mam nadzieję, że z takim wstępem będzie jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie tylko rosło, ale zanim to się stanie, ja spróbuję udostępnić ekran. Dzień dobry, ja nazywam się Weronika Przecherska-Marchwińska i dzisiaj będę opowiadać o cyfrowym zdrowiu w Niemczech. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak Niemcy cyfryzują sektor ochrony zdrowia. Rzeczywiście to jest ostatni już mój element badań, które przeprowadzam w ramach pracy doktorskiej. Wcześniej podczas naszego seminarium miałam okazję mówić o moich badaniach dotyczących Estonii. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani, mogą też znaleźć link do tego nagrania na stronie DELAB.UW. Dlaczego zdrowie? Ponieważ podobnie rozpoczynając każde badanie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się je przeprowadza. I w przypadku tematu cyfrowego zdrowia ta odpowiedź jest bardzo prosta. Dzisiaj w 2022 roku stoimy przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Tym pierwszym wyzwaniem jest stan środowiska naturalnego, drugim zaś kondycja zdrowotna społeczeństw.
i państwa jeszcze przed pandemią musiały się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne czy nierówności w dostępie do tych usług oraz szukanie mniej kosztownych i bardziej dostępnych rozwiązań. Pandemia koronawirusa oczywiście jedynie te zjawiska pogłębiła, a jak pokazują prognozy, nie będzie to ostatnie zagrożenie zdrowotne tego typu, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Państwa muszą być więc gotowe na kolejne globalne wyzwania zdrowotne, a rozwiązania cyfrowego zdrowia, o których będę dzisiaj opowiadała, są jedną z takich odpowiedzi na przewidywane kryzysy. Narzędzia takie jak elektroniczna dokumentacja zdrowotna czy platformy dla pacjentów, konsultacje online, wirtualna opieka, blockchain czy rozwiązania sztucznej inteligencji poprawiają jakość życia pacjentów i umożliwiają szybszą, mniej kosztowną i niezależną od miejsca i czasu opiekę zdrowotną. Jednocześnie umożliwiają one gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie oraz analizowanie danych, dzięki którym państwa mogą usprawnić swoje polityki publiczne. Co państwa mogą zrobić z tymi danymi? Przede wszystkim prognozować przy ich pomocy, czyli wykorzystywać dane tak, by budować lepsze polityki publiczne oparte o zrozumienie potrzeb pacjentów. Po drugie, wdrażać nowe rozwiązania, czyli oceniać te narzędzia, które już są wprowadzane i dokonywać ewentualnych korekt oraz po trzecie, dokonywać ewaluacji dotychczasowych aktywności. Państwa Unii Europejskiej mają zróżnicowany poziom tych cyfrowych rozwiązań, co zaraz postaram się Państwu pokazać na dwóch wykresach. I akurat Niemcy są w tej grupie krajów, która by sprostać wyzwaniom zdrowotnym, musi bardzo szybko nadrabiać zapóźnienia w obszarze cyfrowego zdrowia. Pierwszym wykresem i pierwszą daną, do której chciałabym się odnieść, jest Digital Health Index, który został opublikowany w 2019 roku przez niemiecką fundację Bertelsmanna. W ramach tego badania przyjrzano się 17 krajom i sprawdzono, jaki jest poziom rozwoju cyfrowego zdrowia w tych poszczególnych państwach. I tutaj wykres właściwie mówi wszystko. Ja porównuję na tym wykresie kraje, którymi zajmuję się w ramach mojej pracy doktorskiej, to jest Estonia, Niemcy i Polska. To jest jedna z danych, które wydaje mi się być interesująca jako wprowadzenie do opowieści o Niemczech i ich wdrażaniu cyfrowych polityk publicznych. Druga dana to odsetek obywateli korzystających z usług cyfrowego zdrowia. To jest dana na podstawie DESI z 2019 roku. I tutaj też widać, że Niemcy mają dużą trudność z tymi usługami cyfrowego zdrowia, korzystało z nich jedynie 7% obywateli. W Polsce tych obywateli było dwa razy więcej, czyli 14%, a Estonia bije wszystkich na głowę i tutaj mamy 49% korzystających z usług cyfrowego zdrowia. Te badania są z 2019 roku i do tej pory nie zostały opublikowane żadne nowe wyniki i w zakresie Digital Health Index Fundacji Bertelsmanna i w zakresie właśnie DESI, jeżeli chodzi o korzystanie z usług cyfrowego zdrowia, ale te wskaźniki w Niemczech, te wskaźniki dotyczące Niemiec, one wpisują się też w bardziej współczesne badania. Ja mam tutaj na myśli DESI z 2021 roku, które właśnie pokazują rozdźwięk pomiędzy europejskimi liderami cyfryzacji a Niemcami. Niemcy zajmują w ostatnim DESI, DESI 2021 roku, dopiero 11 miejsce, sytuując się za takimi krajami jak Dania, która zajmuje miejsce pierwsze, Finlandia drugie, Estonia siódme czy Austria dziesiąte. I w zależności od analizowanego kraju można wyodrębnić różne kluczowe czynniki wpływające na tempo rozwoju i kształt cyfrowych rozwiązań w obszarze polityk zdrowotnych. Ja wyodrębniłam trzy takie czynniki. To są czynniki, które wyodrębniłam na podstawie badania z ekspertami. To były pogłębione wywiady jakościowe, które przeprowadziłam na przełomie czerwca i sierpnia 2021 roku. Rozmawiałam z 13 osobami i właśnie o tych wynikach Państwu opowiem. A więc co wpływa na cyfryzację ochrony zdrowia w Niemczech? Przede wszystkim to jest podejście do danych. Po drugie, skomplikowana struktura administracyjna i systemu ochrony zdrowia oraz punkt trzeci, jest to kondycja instytucji. Zacznijmy od tego podejścia do danych, ostrożnego bardzo podejścia Niemców do danych, a mianowicie na niski poziom cyfryzacji nie tylko w sektorze ochrony zdrowia w Niemczech, ale właściwie w każdym obszarze cyfryzowania państwa
wpływa właśnie podejście Niemców do danych. I dla naszych zachodnich sąsiadów digitalizacja niesie ze sobą zagrożenie dla jednego z podstawowych praw człowieka i tym prawem człowieka jest prawo do prywatności. Obawy Niemców przed utratą prywatności i danych są ewenementem na skalę światową i nie są ich w stanie zniwelować nawet potencjalne korzyści płynące z digitalizacji. Konsekwentnie ta troska o prywatność bardzo utrudnia lub wręcz czasami uniemożliwia, co też pokażę na przykładach w mojej pracy, korzystanie z potencjału digitalizacji. Gdzie szukać źródeł tych obaw? Źródła tych obaw mają charakter historyczny i to są właśnie wydarzenia historyczne z okresu nazizmu, ale też komunistycznej dyktatury w Niemczech w tej wschodniej części kraju. I pomimo kilkudziesięciu lat, które upłynęły i od zakończenia II wojny światowej, ale też od upadku komunizmu i rozwiązania instytucji komunistycznej administracji, Niemcy nadal są pełni obaw i bardzo cenią swoją prywatność, mają takie obawy związane z utratą prywatności. Jak zostało to podsumowane przez jednego z analityków, historia nauczyła Niemców ceny prywatności. Także ten pierwszy wątek to jest właśnie taka obawa przed utratą danych, a dane zdrowotne, jak wiemy, są szczególnie wrażliwe. Czyli to jest ten pierwszy element, który wpływa na cyfryzację, na stopień cyfryzacji ochrony zdrowia w Niemczech. I jak Państwo potem zobaczą na przykładach, które będę podawała, szczególnie dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, ta obawa Niemców przed prywatnością bardzo przekłada się na architekturę tych rozwiązań, na infrastrukturę, która jest budowana. Drugim elementem jest skomplikowana struktura administracyjna i systemu ochrony zdrowia oraz kondycja samego systemu ochrony zdrowia, która, uprzedzając już fakty, jest bardzo dobra. I w Niemczech trudniej niż w innych krajach wprowadza się te cyfrowe rozwiązania w obszarze polityk publicznych, w sektorze ochrony zdrowia, ze względu na skomplikowaną strukturę administracyjną oraz skomplikowaną architekturę systemu zdrowia. Do tej pory brakowało też również Niemcom motywacji do tego, by te rozwiązania wdrażać, ponieważ system ochrony zdrowia działał w Niemczech wystarczająco dobrze. To, co jest jednym z głównych wniosków mojego badania, to fakt, że porównanie Polski, Niemiec i Estonii pokazuje, że wielkość kraju i wielkość jego populacji znacząco wpływa na trudności związane z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań. Tutaj podam Państwu takie porównanie, które wydaje mi się, że jest bardzo obrazowe. Przykładowo, trzeci najmniejszy pod względem populacji land w Niemczech, czyli Mecklenburgia, Pomorze Przednie, jest pod względem populacji właśnie porównywalny czy zbliżony do wielkości Estonii, czyli zdecydowanie łatwiej wdraża się te rozwiązania w tych takich mniejszych krajach, które, jak już powiedziałam, są cyfrowymi laboratoriami zmiany, niż w krajach tak skomplikowanych pod względem struktury administracyjnej i systemu ochrony zdrowia, jakim są Niemcy. Niemcy są krajem federalnym złożonym z 16 krajów związkowych i w uproszczeniu ten niemiecki system ochrony zdrowia jest systemem ubezpieczeniowym, a w jego ramach odpowiedzialność za rozwiązania, za wdrażanie rozwiązań ponoszą różne instytucje, różne podmioty zarówno na poziomie federalnym, jak i na poziomie tych krajów związkowych. Czyli przykładowo zadaniem władz federalnych w Niemczech jest wytyczanie kierunków i kształtowanie legislacji, a wdrażanie rozwiązań prawnych powstałych na poziomie federalnym oraz opieka szpitalna to już są elementy, które leżą w gestii krajów związkowych. Można się więc domyślić, że ta taka administracyjna układanka jest zdecydowanie trudniejszym punktem wyjścia niż w krajach, które są scentralizowane. Tak jest na przykład w przypadku Estonii. Ale to nie jest jedyny powód, dlaczego Niemcy tak długo wdrażali albo mają takie duże trudności z wdrażaniem niektórych rozwiązań z zakresu cyfrowego zdrowia. Powodem jest też to, że ta kondycja systemu ochrony zdrowia była do tej pory bardzo dobra. Niemcy wydają na ochronę zdrowia najwięcej w całej Unii, ponieważ 11,7% swojego PKB i te wydatki zdecydowanie przekładają się na kondycję ochrony zdrowia w Niemczech. Czyli Niemcy po prostu
prostu nie mieli tej motywacji do tego, żeby wprowadzać zmiany, żeby wykorzystywać te cyfrowe rozwiązania, które mogłyby usprawnić kondycję systemu. No i wreszcie ostatni punkt, o którym chciałam powiedzieć, to jest fakt, że na tą kondycję i sposób funkcjonowania instytucji. To jest ten ostatni element, czyli kondycja instytucji i sposób ich funkcjonowania. Oczywiście niemieckie instytucje borykają się z wieloma problemami, z którymi borykają się też instytucje publiczne w innych krajach. Ja mówię tutaj na przykład o braku chęci do przeprowadzenia zmiany, czy brak odpowiednio wykształconych kadr, czy brak motywacji. Jednak ponieważ mówiliśmy już trochę o trudnościach, ja chciałabym powiedzieć o tym, co sprzyja niemieckim instytucjom w przeprowadzaniu cyfrowej zmiany. Pierwszy element to są wydatki na innowacje, druga chęć do dialogu, a trzecie zaufanie społeczne. Niemcy wydają zdecydowanie, instytucje niemieckie publiczne wydają zdecydowanie więcej niż inne kraje Unii Europejskiej, niż w innych krajach Unii Europejskiej się wydaje pieniędzy na innowacje i to jest powyżej 125% europejskiej średniej. Czyli to jest ten pierwszy element. Oni po prostu wykładają na innowacyjne rozwiązania dużo środków. Po drugie są też skłonni do dialogu na przykład ze środowiskiem akademickim. Ja tutaj zawsze tłumacząc tę skłonność do dialogu podaje na przykład takie rozwiązanie, którym jest Enquete Commission. To jest taka grupa robocza, która jest powoływana na poziomie Bundestagu i parlamentów lokalnych, regionalnych po to, żeby rozmawiać właśnie o kluczowych wyzwaniach dla społeczeństwa niemieckiego, dla polityki niemieckiej. I w 2018 i do 2020 roku taka Enquete Commission właśnie rozmawiała o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją i były to też właśnie wyzwania dotyczące cyfrowego zdrowia. I wreszcie niemieckie instytucje cieszą się dużym poziomem zaufania. Przykładowo w badaniach OECD rządowi niemieckiemu ufa 65% społeczeństwa. Czyli w porównaniu z innymi krajami to jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki wynik. Natomiast Niemcy już od kilku lat mierzą się z wyzwaniami w sektorze ochrony zdrowia i to są wyzwania, których wdrożenie tudzież podjęcie decyzji, jak mają wyglądać poszczególne rozwiązania, zajmują rzeczywiście kilkanaście lat. Tak było na przykład w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej. Niemcy przez 16 lat pracowali nad tym rozwiązaniem. Wiele w niemieckim cyfrowym zdrowiu, w politykach publicznych dotyczących cyfrowego zdrowia zmieniło się w Niemczech w 2018 roku. Tutaj bardzo ważna w tej mojej historii o Niemczech jest figura ministra zdrowia w latach 2018-2021 Jensa Spahna, który właśnie okazał się być takim cyfrowym przywódcą i postanowił zdigitalizować ten system ochrony zdrowia. On miał i wieloletnie doświadczenie i ambicje polityczne, ponieważ rozważał nawet w pewnym momencie swojej politycznej historii kanclerstwo i był bardzo zaangażowany. W każdym razie udało mu się tą siłą politycznego przywództwa wprowadzić rozwiązania i tak Niemcy od 2018 roku stopniowo wdrażali ustawy, które pozwoliły im digitalizować skutecznie ten system. To były takie trzy kluczowe ustawy, których celem było przede wszystkim usprawnienie kwestii biurokratycznych, podniesienie poziomu opieki, upodmiotowienie pacjenta i wsparcie pacjenta w jego codziennym leczeniu. O tym też zaraz będę mówiła, opowiadając o aplikacji na receptę. Czyli Niemcy stopniowo postanowili rozwiązywać te problemy, które w tym obszarze cyfrowego zdrowia mieli, wprowadzili konkretne rozwiązania legislacyjne i krok po kroku trzymali się tej rozpisanej przez ministra zdrowia Jensa Spahna agendy. I oczywiście Niemcy nadal nie są europejskim liderem w zakresie cyfrowego zdrowia, ale wiele udało się przez ten ostatni czas zrobić. Ja nie będę tutaj z powodu ograniczeń czasowych oczywiście opowiadać o wszystkich rozwiązaniach, które wdrożyli Niemcy, ale chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach, które wydają mi się szczególnie interesujące. Tak jak tutaj myślę, że nie zdradzę jakichś kulis naszych rozmów przed rozpoczęciem odcinka, ale właśnie rozmawialiśmy, że to są bardzo interesujące rozwiązania tylko z powodów politycznych, społecznych, ale też gospodarczych.
I pierwszą rzeczą, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, to jest rozwiązanie aplikacji na receptę. Czym jest ta aplikacja na receptę? A mianowicie to jest rozwiązanie, które wykorzystywane jest już w Niemczech od 2020 roku. Jest to określane mianem jednej z największych innowacji na rynku niemieckim, a polega to w skrócie na tym, że jeżeli mają Państwo jakiś problem zdrowotny, idą Państwo do lekarza, otrzymują Państwo podobnie jak receptę na tabletki, tak samo mogą Państwo otrzymać receptę na aplikację. I ta aplikacja jest oczywiście refundowana i aplikacja ta może Państwu pomóc zarządzać różnymi problemami zdrowotnymi, od otyłości przez choroby nowotworowe, migreny, choroby psychiczne, zaburzenia snu i tak dalej. I oczywiście to nie jest tak, że lekarz może przepisać Państwu każdą aplikację, absolutnie nie. Te aplikacje, które mogą zostać przepisane, to są aplikacje, które zostały zatwierdzone przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych. A więc ten Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych aprobuje taką aplikację, ta aplikacja przechodzi przez proces, w którym badane jest jej i bezpieczeństwo dotyczące danych, bo wiadomo już, że dla Niemców to jest bardzo ważne, i jej użyteczność i przyjazność dla użytkownika i tak dalej. Jeżeli zostanie zaaprobowana, może ona zostać przepisana właśnie pacjentowi, który z niego korzysta i tym samym też zostaje tak upodmiotowiony, czyli ma większą kontrolę w obszarze zarządzania swoją chorobą. Na razie to rozwiązanie, jak wynika z moich badań, ale też jak wynika z danych, które udało mi się znaleźć w ramach mojego researchu, nie jest jeszcze popularne. Przykładowo do lutego 2021 na 73 miliony osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania, czyli takich, które posiadają ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, wykorzystano na razie 3700 aplikacji. Tyle zostało zapisanych. Drugim elementem jest elektroniczna dokumentacja medyczna. To jest ta architektura, ten system, który w Niemczech powstawały 16 lat i wreszcie udało się Niemcom ruszyć z tym projektem, co jest określane jako jeden z największych przełomów w ogóle w cyfrowym zdrowiu w Niemczech. Na czym to polega? Czym jest w ogóle taka elektroniczna dokumentacja medyczna? To jest przestrzeń informacji o pacjencie, krótko mówiąc, która ma ułatwiać wymianę informacji, wymianę wiedzy pomiędzy pacjentami, służbami medycznymi i tak dalej. Co jest kluczowe dla tego rozwiązania niemieckiego, a mianowicie kluczowe jest to, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest całkowicie pod kontrolą pacjenta, czyli przede wszystkim to on decyduje, czy w ogóle chce ją posiadać, a jeżeli już chce ją posiadać, to decyduje również, które instytucje będą do niej miały dostęp. Ponieważ Niemcy są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o dane, to jest też, albo właściwie będzie już od 2023 roku taka opcja donacji danych, czyli Niemcy będą mogli dać te swoje dane z elektronicznej dokumentacji medycznej na potrzeby różnych badań, analiz i tak dalej, ale jak przewidują moi rozmówcy, bardzo niewiele osób skorzysta z tego rozwiązania, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze pacjent sam musi najpierw zdecydować, czy chce mieć taką elektroniczną dokumentację medyczną, a potem sam musi zdecydować o tym, czy chce te dane gdzieś na potrzeby analiz przeznaczyć. Szacuje się, w tych moich badaniach pojawia się taki wątek, że to będzie 1-2% Niemców, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie. Na razie w ogóle dokumentację elektroniczną medyczną posiada w Niemczech 0,5% badanych, więc nie można oczekiwać, że będą to bardzo duże grupy ludzi, którzy zdecydują się te dane dać. I ostatnim elementem, o którym chciałam powiedzieć, jest sytuacja pandemii, ponieważ to jest taki szczególny case, także dlatego, że wszystkie te badania, które przeprowadzałam, nie tylko dotyczące Polski, ale również Estonii, one były przeprowadzone w trakcie pandemii. Jak można się domyślić, ten wątek zdominował niektóre wywiady i dlatego tutaj wspólnie w porozumieniu z moją promotorką, profesor Renatą Włoch, zdecydowałyśmy się wyodrębnić to jako taką osobną historię. A więc cóż, pandemia w Niemczech, w tej pandemii w Niemczech to właśnie cyfrowe rozwiązania okazały się najsłabszą stroną niemieckiego systemu ochrony zdrowia. I pandemia pokazała to nieprzygotowanie Niemiec w zakresie odpowiedniej infrastruktury do zarządzania zdrowotnym tak dużym, jakim jest COVID. I chociaż w pierwszych miesiącach pandemii Niemcy radzili sobie z tym wyzwaniem zdrowotnym zdecydowanie lepiej niż inne kraje, przede wszystkim dlatego, że miały sprawnie działające instytucje, które cieszyły się dużym zaufaniem społecznym, które miały, przepraszam,
że miały wykwalifikowane kadry, że miały laboratoria gotowe do przeprowadzania testów i tak dalej, a również sprawne przywództwo, które współpracowało ze światem nauki, to jednak z biegiem czasu te problemy Niemiec, szczególnie właśnie w zakresie digitalizacji, zaczęły być coraz bardziej widoczne. I tutaj takim symbolem, chyba już nie tylko w obszarze ochrony zdrowia, ale też również w innych obszarach działania państwa w Niemczech, stał się faks. A mianowicie na początku pandemii te instytucje były w bardzo ograniczonym stopniu zdigitalizowane i dane dotyczące pandemii były przekazywane z urzędów zdrowia najczęściej właśnie faksem lub telefonicznie do Instytutu Roberta Kocha, który te informacje o pandemii zbierał. Oczywiście to rozwiązanie mogło działać tylko do momentu, kiedy te kolejne fale pandemii nie wzbierały na sile. Te dane były katalogowane w Excelach. Pracownicy lokalnych instytucji zbierając je w Excelach próbowali informować o zakażonych i osobach będących z nimi w kontakcie i tak dalej. Więc to był system, który bardzo szybko trzeba było zdigitalizować, bo było wiadomo, że przy pomocy faksu i Excela bardzo trudno jest, o ile jest to w ogóle możliwe, zarządzać tak dużym wyzwaniem zdrowotnym, jakim okazała się pandemia koronawirusa. I niezależnie od tego, że pandemia stała się takim elementem przełomowym dla cyfryzacji, digitalizacji systemu zdrowia, ja bym chciała powiedzieć o trzech głównych wnioskach, które tutaj w moim badaniu się pojawiły, jeżeli chodzi o digitalizację i właśnie aspekt pandemii. I po pierwsze to jest tak, że pandemia bardzo spowolniła budowę i wdrażanie rozwiązań zaplanowanych wcześniej, bo niemieckie instytucje oczywiście musiały się skupić na tym, żeby z pandemią walczyć i zweryfikować dotychczasowe plany. Przykładowo z powodu programu szczepień lekarze musieli opóźnić wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Jak podsumował jeden z wybitnych analityków właśnie tego, co się dzieje w Niemczech, profesor Stempin, w cieniu koronawirusa ginęły dwa wielkie przedsięwzięcia, digitalizacja i programy proekologiczne. Po drugie, właśnie choć SARS-CoV tak zatrzymał ten digitalizacyjny impet, to pokazał również konieczność wdrażania nowych technologii w obszarze zdrowia, czyli Niemcy po prostu nie poradziliby sobie bez niektórych rozwiązań, które udało im się wdrożyć, chociażby systemu do zarządzania pandemią. I po trzecie, pandemia pokazała też znaczne różnice właśnie w wielu obszarach Niemiec i to mówię i o zróżnicowaniu regionalnym, i o zróżnicowaniu na przykład ze względu na postawy lekarzy, którzy w zależności od miejsca, gdzie pracują, z mniejszą lub większą chęcią chcieli wdrażać te cyfrowe rozwiązania. Czyli podsumowując, zmiany w obszarze cyfrowego zdrowia wykraczają poza czas pandemii, bo wiele tych rozwiązań, które Niemcy wdrożyli w pandemii, na przykład e-zwolnienie, zostaną z nimi na pewno na dłużej, ale też stopniowo wykraczają poza obszar państw narodowych. I ja mówię tutaj oczywiście o Europejskiej Unii Zdrowotnej. I chociaż poszczególne kraje w zróżnicowany sposób radzą sobie z nowymi wyzwaniami, to kluczowe jest, by zrozumieć, że te wyzwania są stawiane im w określonych kontekstach i te konteksty wykraczają jedynie poza kwestie technologiczne. Wręcz przeciwnie, one wpisują się w takie szersze wątki kulturowe, politycznego przywództwa czy instytucjonalnej struktury, o których Państwu miałam dzisiaj okazję powiedzieć i bardzo dziękuję za uwagę. Jak się Państwo domyślacie, z oczywistych względów już nie pierwszy raz to słyszę, ale przyznacie, że ta figura faksu jest uderzająca jako taka metafora tego, co się działo w Niemczech, właśnie jeżeli chodzi o cyfryzację. Dziękuję bardzo, Weronika. Idealny czas, naprawdę podziwiam. Udało Ci się. Chciałabym teraz poprosić o skomentowanie wystąpienia Weroniki, ale przede wszystkim jej pomysłu badawczego, podejścia metodologicznego i jej konkluzji, profesora Zybałę. Panie profesorze, ten kawałek przestrzeni i czasu wirtualnego należy teraz do Pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zastawienie mnie. Dziękuję za zaproszenie. Natomiast pytanie pierwsze moje jest takie, ile mam czasu do wykorzystania? Rozumiem, że tu też ramy czasowe istnieją
nie tylko dla pani Weroniki, a dla nas też. Czy tu jest bardziej liberalne podejście? Załóżmy, że jeżeli będzie pan mówił około 10 minut do kwadransa, to będzie idealnie. Jasne, super. Dziękuję bardzo. Pani Weroniko, gratulacje. Wystąpienie znakomite i znakomita prezentacja zagadnienia cyfryzacji w Niemczech. Z dobrą strukturą i z logiczne, spójne. Natomiast no, moja rola jest taka, żeby spróbować panią zainspirować jakimiś nowymi rzeczami, czy też może nie do końca nowymi, może, ale jakimiś uwagami, które być może okażą się dla pani istotne przy tworzeniu, przy kończeniu dysertacji. Więc być może pojawią się jakieś takie elementy, które w mojej wypowiedzi, które będą uzupełniały to, co pani powiedziała, znaczy w sensie może takim strukturalnym. Więc pierwsza rzecz to jest taka, w sensie odnośnie obrazu sytuacji, faktografii. Wydaje mi się, że rankingi są często dobrym źródłem informacji i one są fajne pod tym względem, że dają bardzo klarowny obraz, prosty obraz sytuacji. Natomiast zastanawiam się, czy w tak złożonych tematach jak cyfryzacja możemy polegać na tych zestawieniach. Wydaje mi się, że jeśli chcielibyśmy osiągnąć pełniejszy obraz, czy bardziej realistyczny obraz sytuacji, to musielibyśmy sięgnąć do różnych innych źródeł informacji o sytuacji, o dynamice sytuacji w Niemczech. Oczywiście to jest miło zobaczyć, że Polacy w czymś się prześcigają Niemców, ale jestem jednak pełen wątpliwości. No może my mamy też dobry obraz, ale mamy jakiś obraz, ale mam wątpliwości, czy ten ranking obrazuje w realnych proporcjach sytuację. Też w zasadzie nie jestem pewny, co to oznacza, jeśli czytam, że w Polsce 14%, a w Niemczech 7% obywateli skorzystało z usług opieki świadczonych przez internet. To jest bardzo ogólnikowe. Czy to oznacza, że 7% Polaków, czy 14% Polaków, czy Niemców, 7% skomunikowało się z lekarzem właśnie za pomocą internetu, czy może miało dostęp do jakiejś placówki, czy jakąś informację pozyskało drogą internetową. Wydaje mi się, że to nie obrazuje sytuacji. Wydaje mi się, że to, co warto byłoby zrobić, to być może jakieś case study z jakichś fragmentów funkcjonowania systemu zdrowia w Niemczech i zobaczenia na przykład, jakie instrumentarium informatyczne ma lekarz, w jakim zakresie korzysta z instrumentów informatycznych, jak usprawnia to jego pracę, ile czasu zyskuje dzięki temu, że ma właśnie te instrumenty. Natomiast druga rzecz to jest właśnie skala instrumentów, które posiada pacjent. Co to oznacza? No w Polsce też mamy te instrumenty i wydaje mi się, że to, że tak względnie dobrze wypadamy, to wynika w dużej mierze z tego, że jest internetowe konto pacjenta i duża część Polaków się chyba tam jakaś część Polaków zrobiła sobie te konta po to też, żeby monitorować na przykład usługi, z których korzystało i żeby skonfrontować, czy usługi, z których korzystało, rzeczywiście zostały wycenione. Zresztą to jest portal, który w dużej mierze został wytworzony po to, żeby kontrolować wydatki publiczne, czy też koszty, które są ponoszone w systemie. Natomiast to jest chyba instrument, który w niewielkiej mierze pomaga pacjentom w dostępie do świadczeń. To taka uwaga generalna właśnie, że chętnie bym jeszcze usłyszał
czy też dobrze na potrzeby dysertacji zrobić jakieś takie wycinkowe case study z kluczowych elementów systemu, z jego funkcjonowania i takich realnych benefitów, które ma z jednej strony pacjent, z drugiej strony szpital, nie wiem, z trzeciej strony lekarz i jakie korzyści te wszystkie strony uzyskują z posługiwania się cyfrowymi instrumentami. Bardzo ciekawe było to, co pani mówiła o powodach, dla których Niemcy są ostrożni z dysponowaniem swoimi danymi, czasy nazizmu i tak dalej. Jest to dosyć ciekawe, jakkolwiek nieintuicyjne. Wyobrażałem sobie, że młodsze pokolenia już nie mają tego typu barier. No ale jeśli to jest ciekawe, ale zastanawiam się, czy nie można byłoby tego tematu barier i takiego niedorozwoju cyfrowego poszukać w różnych sferach. No pani wymieniła sferę instytucjonalną, natomiast gdyby chcieć tak skorzystać z pojęć typowych dla polityki publicznej, to bym na przykład spróbował zastanowić się, czy w sferze programowania, mamy etap programowania polityki publicznej, mamy etap implementowania, ewaluowania projektów informatycznych również, czy są zatem bariery, które może wynikają z pewnych blokad na poziomie właśnie programowania, na poziomie implementowania ich, czy też ewaluowania. Więc też ciekawe byłoby to, żeby ocenić w pełni korzyści z cyfryzacji, na ile cyfryzacja, tu użyję pewnego pojęcia, które jest bardzo modne w zakresie analizy systemów zdrowia, czyli rezylentność systemów. To, o co dzisiaj walczymy, w szczególności w dobie pandemii, to jest to, żeby system zdrowia był rezylentny, prawda? Czyli żeby system zdrowia nie załamywał się pod ciężarem turbulencji, które dzieją się na zewnątrz systemu, czyli na przykład pandemia wkład systemów informatycznych w to, że system jest wytrzymały, że nie załamuje się właśnie, że wciąż jest w stanie świadczyć czy pełnić swoją rolę, czyli dostarczać usług medycznych pomimo właśnie tych zewnętrznych turbulencji. Także, no nie wiem, jeśli to mógłby być jakiś obszar analizy, bo też cyfryzacja nie jest celem samym w sobie, tylko to jest instrument do tego, żeby system usprawnić, bo tak czasami wyczuwałem taki ton, że cyfryzacja jest czymś, co właśnie takim czymś samym w sobie. Niemcy kuleją z cyfryzacją, więc to jest bardzo źle. Natomiast ja sobie myślę, że jeśli Niemcy sobie radzą bez jakiejś bardzo szerokiej informatyzacji, no to jest ich sprawa. Natomiast ważne jest, żeby ich usługi medyczne, ich wyniki medyczne były na właściwym poziomie. To w zasadzie systemy zdrowia charakteryzuje to, jakie mają, jakiej jakości usług dostarczają i jakich wyników w kategoriach różnych wskaźników, prawda? I chyba pod tym względem system zdrowia niemiecki pewnie należy do czołówki. No to być może to jest pewien paradoks, prawda, że Niemcy mogą mieć bardzo dobry system, a jednocześnie kuleć w sferze informatyki. To by oznaczało, to być może można byłoby wyciągnąć wniosek, że informatyzacja nie musi być priorytetowa, bo są państwa, które sobie radzą z mniejszym poziomem zaawansowania wdrażania systemów informatycznych. Ale wydaje mi się jednak, że tak nie jest, że informatyzacja to jest tak duży instrument, tak ważny, że trzeba zrobić wszystko, aby wykorzystać go do końca, jak tylko to jest możliwe, dla usprawnienia systemów. One są dzisiaj pod systemów zdrowia, one są dzisiaj pod wielką presją oczekiwań społecznych przecież.
one są też instrumentem, który może ułatwiać wprowadzanie nowych technologii diagnozowania czy dostępu do doświadczeń medycznych, więc to jest na pewno sfera zupełnie bezprecedensowych przedsięwzięć, które mogą te systemy silnie wzmocnić i nadać im jeszcze większą inkluzywność. Także konkludując, chciałbym zasugerować to, żeby w sferze jakby diagnozy sytuacji w Niemczech zobaczyć jakby szerzej system, zobaczyć funkcjonowanie projektów informatycznych czy narzędzi informatycznych z punktu widzenia różnych interesariuszy tego systemu, zobaczyć rolę instrumentów, narzędzi informatycznych po stronie, tak jak wcześniej wspomniałem, lekarzy, funkcjonowania szpitali, pacjentów i ocenić wówczas może troszeczkę w oparciu o większą bazę danych poziom zaawansowania, rolę informatyzacji. I ostatnia rzecz to jest to, żeby spróbować przeanalizować bariery w kategoriach takich typowych dla polityki publicznej, czyli zobaczyć, jakie są mechanizmy, które mogą blokować pewne projekty, czyli na poziomie programowania, na poziomie implementowania i ewaluowania tego, co się robi w zakresie informatyzacji. No nie wiem, to chyba jest to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do zabrania głosu z czymś uzupełniającym. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za te celne uwagi, które z całą pewnością dadzą doktorantce dużo do myślenia. Teraz chciałabym poprosić o zabranie głosu pana dyrektora Andrzeja Rysia, który włoży nam do tej dyskusji ten ogląd praktyka zajmującego się tworzeniem polityki publicznej. Pana profesora chciałabym prosić o włączenie kamery, jeżeli to możliwe. Tak nam będzie chyba lepiej się dyskutować. Więc ja spróbuję się odnieść przede wszystkim do tego, co pani Weronika proponowała i prezentowała. No miałem okazję zobaczyć estońską prezentację wcześniej, kilka miesięcy temu, także spróbuję też jakby popatrzeć na te dwie prezentacje też w jakimś kontrapunkcie de facto. Oczywiście brakuje mi polskiej prezentacji, ale może kiedyś pani Weronika mnie zaprosi, żeby powiedzieć o Polsce, ale Polskę myślę znam w miarę dobrze też z różnych swoich doświadczeń, z obserwacji bezpośrednich. Natomiast co oczywiście jest intrygujące w pani doktoracie, to przede wszystkim to możliwość popatrzenia na te trzy kraje i to one jakby będą bardzo różne. Jak już pani wspominała, wielkość, organizacja i tak dalej, ale są elementy, które oczywiście warto będzie zobaczyć, jak one zadziałały. No i dam parę przykładów, które być może warto się jeszcze zagłębić. No i jeden z elementów, który pani wspominała i który myślę warto jest do przeanalizowania, to jest ten poziom digitalizacji ogólny, ucyfrowienia, używania usług cyfrowych. I jak to się odnosi w stosunku do zdrowia, bo widzimy, że jest ta zależność i dostęp oczywiście do internetu, kwestia tego, jakie umiejętności mają zarówno pacjenci, jak i pracownicy ochrony zdrowia, na ile pewne procesy są wymuszane. I na pewno trzeba pamiętać, że w Niemczech też doszło w momencie, w ostatnich latach nie tylko do pchnięcia jakby do przodu cyfryzacji w zdrowiu, ale też jakby w innych sektorach, prawda? Rząd niemiecki też postawił przed przemysłem i przed innymi sektorami wyzwanie digitalizacji i ciekawe, na ile ten czynnik jakby, nazwijmy to, ogólnego ucyfrowienia
jakbyśmy go nie mierzyli, wpływał na tą dynamikę w poszczególnych krajach. Na pewno pani prezentująca Estonię powiedziała, że jakby od początku założenie było takie, że wszystko, co się da, powinno być ucyfrowione w momencie rozpoczęcia modernizacji Estonii na początku lat 90. poprzedniego wieku. Drugi oczywiście element, bardzo ciekawy, to jest kwestia dostępu do danych i te wszystkie wątki, o których pani mówiła, historyczne i jakby nastawienie społeczne jest istotne. Natomiast myślę, że warto się zastanowić, na ile jakby trzeba pamiętać, że system niemiecki jest też w jakimś sensie konkurencyjny, prawda? Czyli dostępność, udostępnianie danych wzajemnych, na przykład, i to widzimy też w Belgii, na przykład, gdzie no w jakimś sensie szpitale konkurują o środki, czy szczególnie prywatni lekarze, no i próbują chronić te dane dla siebie. Tutaj rząd belgijski bardzo ostro jakby pracował nad tym, żeby te dane były udostępniane przez wszystkich usługodawców, w tym lekarzy, którzy mają własne praktyki. Także tutaj jest to też pytanie, na ile jakby to, gdzie jest jakby ten wątek przewodni w tej, na pewno wątek historyczny jest istotny, tu się zgadzam stuprocentowo, literatura na ten temat jest myślę już spora i sam osobiście widziałem zmianę, można powiedzieć na własne oczy, jak się zmieniała pozycja przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia niemieckiego w ostatnich latach, prawda, od właśnie zwracania uwagę przede wszystkim na ten wątek, ale w ostatnich kilku latach, no de facto Niemcy się stały też przywódcami tych zmian, które wprowadzamy w Unii Europejskiej wspólnie w tej chwili. I to jest istotna zmiana, ale wrócę do tego wątku przy okazji rozmowy o przywództwie, bo to jest, myślę, bardzo, bardzo ważny element tej zmiany. Ale teraz chciałem się skoncentrować na tym, który pani pokazuje bardzo dobrze złożoność systemu federalnego i krajów związkowych odpowiedzialności. Myślę, że warto by popatrzeć przynajmniej z moich danych, z obserwacji, spotykając się czasem z ministrami zdrowia krajów związkowych, słyszę, że oni też podejmują własne działania, żeby przyspieszyć cyfryzację. Pamiętam rozmowę z jednym z ministrów, nie będę wymieniał, żeby utrzymać poprawność polityczną, która stwierdziła, że wprowadziła projekt pilotażowy, zachęcając wszystkich aptekarzy, żeby, prawda, stworzyli jakby wspólny system recept elektronicznych lekarzy, którzy działali, ale narzekała, że brakowało jakby wsparcia z federalnego systemu w momencie, gdy ona to budowała. Prawda? I system według niej nie zadziałał, dlatego że brakowało jakby połączenia prawa, które oczywiście w Niemczech jest bardzo istotnym elementem zmiany do jej możliwości wdrożenia tego pilotażu. No ale z kolei w innym kraju związkowym też pani minister no, twierdziła, że dzięki współpracy między przemysłem, między lekarzami, szpitalami udaje się jakby szybciej to przyspieszyć. Także warto popatrzeć. Nie wiem, na ile ma pani dostępność do tych związkowych danych, ale to jest ciekawe, na ile jakby to w systemie federalnym, na ile jest istotna ta współzależność między regulacjami federalnymi, które pchają zmiany, a tym, co można oczywiście robić w miarę sporych kompetencji, które jak pani mówiła, związkowe kraje mają i też budżety, no bo też trzeba pamiętać, że mają pewne niezależne budżety w tym obszarze i mogą to robić z własnych budżetów. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek niemiecki. Natomiast tutaj bym zadał takie przewrotne pytanie. Pani mówi, cyfryzacja w Niemczech, w Estonii była łatwiejsza, bo scentralizowana. To tutaj zadam pytanie, no to jeżeli by taka teza była prawdziwa, to dlaczego w krajach skandynawskich, które są z natury systemy zdrowia, są zdecentralizowane, jak pani pewnie wie, w Danii czy w Szwecji. De facto jest to na poziomie gmin zarządzane. W tej chwili reforma fińska, prawda, wprowadza regiony i tak dalej. Więc pytanie, jak na ile ta decentralizacja jest jakby przeciwna pewnym procesom pozytywnym, na ile ona wspiera. Natomiast zgadzam się z pani tezą, bo ona też była
w niektórych badaniach wcześniejszych, jeszcze przed tą falą, powiedzmy sobie, digitalizacji, która następuje w tej chwili, robione, że to były badania McKinsey, gdzie wskazywali, że wszystkie udane projekty cyfryzacji kończyły się na poziomie 10 milionów populacji. Czy to było w Stanach Zjednoczonych, czy to było w krajach europejskich. Także w momencie, gdy przekraczano tą magiczną granicę wielkości kraju, czy wielkości populacji, no zaczynały się problemy. Czy to jest dalej problemem? No to jest, sam się nieraz nad tym zastanawiam, bo widzę oczywiście różne zwycięstwa i różne porażki. Bardzo ciekawa jest ta linia czasowa. Pani mówi 16 lat pracy nad elektronicznymi. Ja pamiętam dokładnie, jak na poprzednia prezydencja niemiecka, to był chyba 2007 lub 2008 rok, podarowała nam karty elektroniczne, kiedy wtedy próbowano wprowadzić jako nośniki danych medycznych. I nie wiem, na ile pani zna historię, bo ja znam tą historię od strony ludzi, którzy wprowadzali, i oni twierdzą, że porażka nie była na poziomie dostarczenia tych kart do portfelów niemieckich pacjentów, tylko na poziomie ustawienia systemu, który był tak skonstruowany pod względem bezpieczeństwa, że de facto technologicznie stworzenie systemu, który by zadziałał, no był po prostu bardzo kosztowne, ale praktycznie nierealne, tak przynajmniej twierdzili przedstawiciele z jednej z firm na jakimś naszym panelu parę lat temu. Także to jest ciekawe, na ile jakby pewne obostrzenia, które oczywiście się narzuca, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, no powodują też problemy z wdrażaniem. Ale tu przejdę do wątku przywództwa, bo myślę, że w przypadku zarówno Estonii, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jak i tutaj, no, niewątpliwie minister Szpan i jego przywództwo było bardzo ważnym elementem tej zmiany. Jak mierzyć sukces przywództwa, no to pewnie będziemy, byłoby to następną fazą pracą doktorską. Natomiast niewątpliwie warto by w obu wątkach popatrzeć, na ile to przywództwo w tych trzech krajach jest różne i inne, i w różnych fazach prowadzenia działań. I niewątpliwie minister Szpan wpłynął także na politykę europejską i warto zapamiętać, że w czasie prezydencji niemieckiej było de facto jedyne spotkanie Rady Europejskiej, kiedy wydano deklarację o wsparciu tworzenia European Health Data Space. Także oczywiście to było jakby przygotowane przez panią kanclerz Merkel, natomiast niewątpliwie duży wpływ miał ten rozwój zera cyfrowego, za którym stał pan minister Szpan. Natomiast elementy, o których pani mówiła, aplikacja na receptę, jakie są bariery? No bo tutaj ilość wydaje się ciągle mała, no warto sprawdzić te dane z końca 2021 roku. Warto też pamiętać oczywiście, że ilość aplikacji była ograniczona, bo to wejście przez agencję BfArM, która robi ocenę, no jest bardzo, ono nie jest skomplikowane, ale wymaga dużo umiejętności ze strony deweloperów i rygoru, no i też oczywiście, ale wydaje się barierą też są ci, którzy przepisują te recepty, czyli lekarze, także na ile tutaj trzeba pamiętać, że system musi zadziałać w całości, to nie jest tylko kwestia refundacji, to jest kwestia bezpiecznych i dobrych, ocenionych pozytywnie aplikacji, ale też oczywiście tych, którzy stosują. I tam jest taki w tej regulacji wątek, że też pacjenci de facto sami mogą ściągać niektóre aplikacje, które są zakwalifikowane za te, które są dostępne dla pacjentów. Ale to może zobaczyć też, na ile pacjenci sami ściągają i na ile tych aplikacji już w tym systemie jest zrobionych. Też oczywiście pada pytanie, dlaczego się nie udało w Niemczech wprowadzić elektronicznej recepty. Mówiła pani o elektronicznej cyfry dokumentacji, natomiast nie mamy jeszcze elektronicznej recepty. I tutaj pan minister Szpan chciał to pchnąć, pamiętam dokładnie, na początku 2020 roku. No przypuszczalnie pandemia była jednym z tych elementów, które też ten element opóźniły. Natomiast też warto pamiętać, że Niemcy weszli w system w tej chwili europejski, i tworzymy taką infrastrukturę europejską, na której będzie możliwość przesyłania danych tak zwanych pierwotnych pacjenta, tych, które mamy w rekordach medycznych, i też wspólnie tworzymy przy udziale niemieckich ekspertów ten system, oczywiście innych krajów.
I też warto zobaczyć, na ile ten rozwój jakby w czasie ostatnich, szczególnie kilku lat, w których Niemcy biorą aktywny udział, w tej chwili prezydencja niemiecka, francuska przejęła, i kilka tygodni temu, na początku lutego, mieliśmy konferencję na temat Ethical Principles of Health Data. I tam de facto wiele wątków, które były powstawały, stworzyły się tutaj w postaci tego katalogu. I będę kończył taką refleksją na temat COVID-u, bo COVID oczywiście jest elementem, który pchnął mnóstwo rzeczy, to widzimy w skali nie tylko Europy, Stanów czy całego świata, wiele rozwiązań. Ja biorę udział w takiej grupie, tak zwanej komisji, która została stworzona przez Lancet i Financial Times. Ludzi z całego świata, którym z nas kilkanaście osób zajmujących tematyką digital health. Wyzwaniem było popatrzenie, jak świat będzie wyglądał w 2030 roku. Warto zobaczyć, na ten raport jest opublikowany w Lancecie 25 października ubiegłego roku. I tam zwracamy uwagę na element, który też COVID de facto wywołał w naszej grupie. Myśmy zaczynali pracę de facto z takim nastawieniem na rozwiązania cyfrowe, telemedycyny i tak dalej. Kończyliśmy zaczęliśmy dokładnie zresztą spotkanie z panem ministrem Szpanem, między innymi w Berlinie, a kończyliśmy w ciągu tych dwóch lat COVID-u i zmieniło się nastawienie przede wszystkim do danych. Dane się stały elementem istotnym całej cyfryzacji, czyli coś, co było pierwotnie najważniejsze, czyli usługi, telemedycyna i tak dalej, dalej są ważne, ale dane stały się istotne. Zresztą to było widoczne w czasie też COVID-u. Jak ciężko zarządzać jest kryzysem, kiedy tych dane są trudno dostępne. I Niemcy też przodowali, trzeba pamiętać, o wprowadzić cyfry apy do śledzenia kontaktów z zakażonymi pacjentami. Stosunkowo wysoki procent wziął udział obywateli niemieckich w tym ściągnęło te aplikacje w porównaniu do Polaków, gdzie bardzo niski był procent. To też warto może ten wątek prześledzić, jak te aplikacje były używane w Polsce. Ale też udało nam się stworzyć dzięki tym doświadczeniom, choćby właśnie tak zwany European Gateway, która pozwalała na rozpoznanie tych aplikacji pomiędzy krajami, ale przede wszystkim to, co dzisiaj wielu z nas używa, czyli tak zwane elektroniczne cyfrowe certyfikaty covidowe. I tutaj też Niemcy bardzo, bardzo aktywnie brali udział w tworzeniu tego na bazie własnych też doświadczeń. Także warto też na COVID popatrzeć, myślę, w tym sensie pozytywnym, ale też właśnie tych rozwiązań europejskich, no i jak na ile one wpływają na różne działania. Także tyle ode mnie i chętnie oczywiście będę kontynuował. Bardzo dziękuję. Mnie, jak słuchałam, te uwagi się układały w bardzo ciekawy wzór i uzupełniały się również z tym, co mówił poprzedni recenzent pracy badawczej Weroniki. Weronika, zanim dopuszczę Cię do głosu i pozwolę Ci odpowiedzieć na pytania, wątpliwości, ale też te wspierające uwagi dotyczące możliwych kierunków dalszego badania, które wskazali Ci nasi goście, chciałabym dorzucić jeszcze dwa pytania z czatu. Od naszej publiki. Pierwsze pytanie jest bardzo konkretne i dotyczy przyczyn braku popularności recept na aplikację. Czy jesteś w stanie coś na ten temat więcej powiedzieć? A drugie pytanie jest pytaniem chyba dotyczącym tego, w jaki sposób ty używasz pojęcia zdrowie cyfrowe i czy to jest użytek taki bardziej metaforyczny, skoro jeżeli mówimy o zdrowiu cyfrowym, ale tak naprawdę mamy do czynienia z rozważaniami dotyczącymi jak najbardziej fizycznego stanu. Żebyś po prostu wyjaśniła, czy to jest skrót cyfrowy, czy też ty jakby definiujesz pojęcie cyfrowego zdrowia w jakiś określony sposób. O, ja już się mogę włączyć, rozumiem. Ja oczywiście dziękuję za te wszystkie uwagi i postaram się odnieść możliwie do wszystkich, jeżeli udało mi się je tutaj zanotować. Ja zanim w ogóle odpowiem na te pytania, chciałam powiedzieć, że jednym z najtrudniejszych elementów dla mnie w tym doktoracie była umiejętność czy
możliwość selekcji tematów, których mogę się podjąć w badaniu, ponieważ temat ten okazał się być bardzo dużym tematem badawczym. Pojawiało się tam bardzo dużo różnych wątków i ja starałam się jak najwięcej z nich włączyć do swojej pracy badawczej, a oczywiście nie mogłam też ich wszystkich tutaj przekazać w trakcie tych 20 minut. Także część tych uwag czy tych tematów, propozycji tematów, wątków w mojej pracy badawczej się pojawia i ja tutaj pokrótce się do nich odniosę. Pierwsza kwestia to jest kwestia rankingów, tych, które są wykorzystywane przeze mnie w badaniu. W ogóle temat cyfrowego zdrowia to jest temat, dla którego, znaczy, gdzie trudno jest znaleźć dane, które w dosyć precyzyjny sposób opowiadałyby to, co dzieje się w poszczególnych wybranych przeze mnie krajach. Dlatego też starałam się odnosić do tych rankingów, które mniej więcej pokazują, porównują właśnie rozwój cyfrowych rozwiązań w tych poszczególnych państwach. Jeżeli chodzi o procent osób korzystających z usług cyfrowego zdrowia, to rzeczywiście ranking DESI, ten, który cytowałam za rok 2019, on nie precyzuje, z których rozwiązań te osoby korzystają. Mówi jedynie o tym, że ten procent obywateli, które skorzystało z usług cyfrowego zdrowia w danym kraju, jest właśnie w przypadku Niemiec to jest 7, tam w przypadku Polski 14 i bodajże Estonii 49, jeżeli pamiętam. Ale ja staram się to w swojej pracy badawczej właśnie połączyć z rozwiązaniami, które w danym momencie są wdrażane w poszczególnych krajach i rzeczywiście jest tak, że na przykład w przypadku Polski, którą ja się oczywiście tutaj w ramach naszego spotkania nie zajmowałam, ale też postaram się do niej nawiązać, żeby bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania. Przykładowo pojawienie się czy rozwój internetowego konta pacjenta, czy też e-recepty, to też są ostatnie lata u nas w naszym kraju. On znacząco wpłynął na procent osób, które korzystały z tych usług cyfrowego zdrowia, ponieważ właśnie e-recepta, podobnie jak i elektroniczna dokumentacja medyczna, to są takie filary cyfrowego zdrowia w każdym z analizowanych przeze mnie krajów i one rzeczywiście w mniejszych lub większych bólach w poszczególnych tych państwach powstają. Więc staram się tutaj w mojej pracy badawczej zrobić te paralele pomiędzy procentem osób, które korzystają z poszczególnych usług, a rozwiązaniami, które w danym momencie się pojawiają. Wiadomo, że są takie naturalne sytuacje, przykładowo jeżeli mieliśmy podczas pandemii możliwość logowania się w IKP i zapisywania się tam na szczepienia, to procent tych osób, odsetek osób korzystających z narzędzi cyfrowego zdrowia zdecydowanie rośnie. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy cyfryzacja jest celem samym w sobie, czy też to jest właśnie taki sens, żeby usprawniać system, to ja myślę, że Niemcy są teraz na takim etapie, że oni jeszcze już wdrażają te zmiany, ale jeszcze próbują sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie będą konsekwencje ich wdrażania i jaki kierunek dokładnie im nadać. I system funkcjonował niemiecki świetnie do momentu pandemii i tak jak powiedziałam, nie było tej motywacji ze strony Niemców, żeby go szybko, intensywnie cyfryzować, digitalizować. Tak było w przypadku krajów, które na przykład dysponują mniejszymi zasobami. O tym przykładowo rozmawiałam z moimi respondentami w Estonii, którzy mówili, my po prostu jesteśmy małym krajem o małych zasobach, musimy jak najlepiej wykorzystywać te zasoby, a cyfryzacja jest takim narzędziem, żeby to robić. Jeżeli chodzi o Niemcy, to ta krytyka, że cyfryzacja jest celem samym w sobie, przykładowo jest krytyką, która pojawiała się ze strony innych opcji parlamentarnych, bo Jens Spahn jest akurat przedstawicielem CDU, ale wszystkie opcje w parlamencie niemieckim były zgodne co do tego, że cyfryzować powinniśmy, szczególnie sektor ochrony zdrowia, bo jest to ważne oczywiście także ze względu na tę pandemię i kolejne, ale żebyśmy nie cyfryzowali tylko dla samej cyfryzacji systemu. Także ta krytyka i ten wątek nawet pojawiał się ze strony innych opcji parlamentarnych.
Ale jeżeli przyjrzeć się temu, co się zdarzyło po wyborach, bo ja bardzo się skupiam na tym etapie 2018-2021, bo to był taki największy przełom w cyfryzowaniu ochrony zdrowia, on był właśnie związany z tym cyfrowym przywództwem Jensa Spahna, ale jeżeli przyjrzeć się przykładowo umowie koalicyjnej, która po tych ostatnich wyborach w Niemczech została już zatwierdzona, bo wiadomo, że mamy tam już nowy rząd, to okazuje się, że te kierunki, które zostały wytyczone przez poprzedni rząd, one rzeczywiście w ramach tych nowych planów, nowej umowy koalicyjnej zostają utrzymane z pewną korektą. Na przykład ta korekta dotyczy, i tutaj pewnie odniosę się już do pytania, które pojawiło się później, ale ta korekta na przykład dotyczy obciążeń biurokratycznych, żeby jak najbardziej minimalizować te obciążenia biurokratyczne, które pojawiają się w ramach wdrażania tych cyfrowych rozwiązań. Na przykład tymi obciążeniami biurokratycznymi są obciążeni lekarze, szczególnie ci, którzy posiadają prywatne praktyki, są przeciwni właśnie tej digitalizacji i to też wychodzi z moich badań. Ja staram się też w tym moim doktoracie pokazywać, jaka jest rola poszczególnych instrumentów, czyli na przykład takie jak właśnie elektroniczne dokumentacje medyczne, czy internetowo konto pacjenta, czy e-recepta, która rzeczywiście w Niemczech właściwie na ostatniej prostej nie została wdrożona, bo ona już miała być wdrażana, ale Niemcy bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, na początku grudnia 2021 roku nagle zdecydowano, że jeszcze ten termin będzie przesunięty i jeszcze nie będą tej elektronicznej recepty, która właśnie jest obok elektronicznej dokumentacji medycznej filarem systemu zdrowia, jeszcze tego nie będą wdrażać, jeszcze to wymaga jakichś usprawnień, mimo tego, że pilotaże już się wcześniej tego rozwiązania pojawiały. Ja oczywiście też w mojej pracy badawczej nawiązuję do tego takiego, do kolejnych etapów wprowadzania polityk publicznych do wdrażania ich i wydaje mi się, że to jest też bardzo cenna dla mnie uwaga, żeby pokazać to na przykład na jakimś przykładzie wdrażania konkretnej polityki, konkretnego rozwiązania. Być może tutaj dobrym case'em do pokazania tego jest właśnie ta elektroniczna dokumentacja medyczna, kiedy to próbowano w Niemczech na różnych poziomach wdrożyć to rozwiązanie, powstawały nawet jakieś takie rozwiązania regionalne i wreszcie w pewnym momencie stwierdzono, że tutaj trzeba próbować rozwiązać to jakoś inaczej. Następuje ta cezura i to właśnie takie poukładanie pewnego planu założeń, które miały powstać, zbudowanie agendy i systematyczne wdrażanie tej dokumentacji. Ja bym też chciała, żeby to wybrzmiało z mojego badania, że właśnie te rozwiązania w Niemczech są bardzo systematycznie wdrażane według bardzo konkretnego planu. I to jest plan, który jest rozpisany na takie bardzo niewielkie etapy, które są po prostu systematycznie realizowane. Taki sposób realizacji projektów próbuje też przyjmować Polska, ponieważ my też, jak wiadomo, z dużą trudnością radziliśmy sobie z wdrożeniem pewnych rozwiązań. I też w pewnym momencie przyszło takie przyspieszenie, kiedy udało się więcej tych rozwiązań cyfrowego zdrowia, chociażby właśnie elektroniczną receptę, która okazała się być w pandemii jednym z najważniejszych elementów, wdrożyć. Ja oczywiście staram się w mojej pracy badawczej porównywać stale te trzy kraje i to jest chyba proces, którego nie można uniknąć, jeżeli 2 lata pracuje się cały czas nad case'em Estonii, Niemiec i Polski. I rzeczywiście one mają ze sobą wiele punktów stycznych, ale też sposób wdrażania tych rozwiązań i też oczywiście skala sukcesu, jeżeli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań, jest zupełnie inna. Ja staram się sobie te kraje uporządkować, szukając dla nich jakichś metafor i właśnie tutaj pracując nad tym doktoratem, także zespół z moją promotorką, stwierdziliśmy, że Estonia to jest takie laboratorium cyfrowej zmiany, gdzie wszystko w latach 90. zostało właściwie zaplanowane i to też mam na myśli
odnosząc się do tego wątku centralizacji, że tamte pomysły były bardzo, bardzo scentralizowane, one nie pojawiały się w poszczególnych regionach, one po prostu powstawały, wykuwały się wtedy, kiedy wykuwał się nowy estoński rząd, a właściwie też nowa estońska rzeczywistość postkomunistyczna. I oni uznali wówczas, i to też wydaje mi się być bardzo ważnym wątkiem, że kwestia zdrowia to jest kwestia, która jest najtrudniejsza do digitalizacji, która jest najtrudniejsza do tego, żeby wdrożyć te zmiany, dlatego że ona dotyka tak bardzo wrażliwych danych. I to jest też myślenie, które przyświeca Niemcom, które, ja mam takie wrażenie, też inspirują się pewnym sposobem myślenia o danych, o rozwiązaniach cyfrowych, które jest w Estonii. Chociażby pokazuje to przykład tej elektronicznej dokumentacji medycznej, kiedy pacjent jest właścicielem tych danych, to pacjent zarządza tymi danymi, to pacjent w ogóle decyduje o tym, czy chce mieć elektroniczną dokumentację medyczną. Więc to on jest tak jakby w centrum całej tej cyfrowej zmiany. Nie decyduje za niego państwo, rząd, ktokolwiek inny. To on jest właścicielem danych i to on może robić z tymi danymi, co chce, na przykład udostępniając je poszczególnym podmiotom, tudzież właśnie tego nie robiąc. Zgubiłam troszeczkę wątek, ale zaraz wrócę, bo sprawdzam tutaj, na które pytania udało mi się odpowiedzieć, a które jeszcze pozostają ze znakiem zapytania. A, różnice pomiędzy krajami, o tym już troszeczkę powiedziałam, mianowicie to jest to nastawienie do danych, czyli fakt, że Niemcy są tacy bardzo ostrożni, a z kolei Estończycy przykładowo uznają, że dane są po prostu dobrem i jeżeli mój lekarz, z takiego założenia wychodzi mieszkaniec z Estonii, ma o mnie jak najwięcej danych, to znaczy, że będzie mi mógł jeszcze lepiej pomóc. Wydaje mi się, że też takie nastawienie powstaje nie tylko dzięki temu, jak się myśli, mówi o digitalizacji w tej przestrzeni publicznej, ale też jakie prawa ma pacjent. Ja już powiedziałam o tym, że pacjent jest właścicielem swoich danych, ale pacjent w Estonii i pacjent w Niemczech, on ma też prawo sprawdzić, kto widział jego dane. Czyli jeżeli się okaże, że to była jakaś osoba niepożądana. Na przykład jeden z rozmówców w Estonii tłumaczył mi to w ten sposób, że gdyby się okazało, że przykładowo mój sąsiad, który jest lekarzem, a z którym ja mam jakiś spór o, załóżmy, kawałek ziemi, jeżeli mój sąsiad zajrzałby do mojej dokumentacji medycznej, mimo tego, że nie byłem jego pacjentem, no to to oznacza automatycznie trudności i problemy z prawem dla tego sąsiada. Także oni mają tutaj takie poczucie bezpieczeństwa w tym procesie cyfryzacji i cyfryzacja w każdym z tych krajów idzie do przodu, rzeczywiście nie tylko w obszarze zdrowia, ale też w innych dziedzinach działania państwa, tylko że jeśli spojrzeć na Estonię przykładowo, to ta cyfryzacja układa się tak jak puzzle. Oni zaczęli od innych elementów, obszarów działania państwa. Ta cyfryzacja ochrony zdrowia była taką wisienką na torcie, można powiedzieć, ale też była właśnie tym najtrudniejszym obszarem. To przyznają wszyscy z moich rozmówców, że oni scyfryzowali całe państwo, wyposażyli obywateli w różnego rodzaju narzędzia, a potem dopiero przeszli właśnie do cyfryzowania ochrony zdrowia. I oczywiście ta złożoność systemów federalnych jest z bardzo wielu powodów trudna i ja musiałam, tak jak powiedziałam na początku, wiele tych wątków wyselekcjonować, ale jest złożona chociażby z powodu podejścia do danych, czyli to podejście, te interpretacje bezpieczeństwa, przechowywania danych i tak dalej są różne w poszczególnych landach, co też utrudnia i to mówili mi moi rozmówcy właśnie, z którymi rozmawiałam w ramach przeprowadzania tych badań niemieckich, co też bardzo utrudnia wdrażanie rozwiązań. Nie tylko to podejście do danych takie zakorzenione historycznie, oczywiście możemy mówić, że tu są różnice pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami, ale też właśnie te interpretacje
interpretacje przepisów dotyczących danych są bardzo różne, jeżeli chodzi o, poszczególne landy. I z Niemcami to jest troszeczkę tak, przynajmniej ja sobie tak kreślę w głowie tę historię, że oni wiedzieli już, że nie mogą zwlekać z cyfryzacją, musieli iść do przodu, już właśnie będę też powoli kończyła z odpowiedzią na te pytania, musieli iść do przodu, także zdecydowali się wdrażać te rozwiązania w bardzo wielu sektorach naraz, po prostu musieli ruszyć z cyfryzacją. Natomiast w Estonii ta cyfryzacja poukładała się niczym puzzle. Przyczyny braku, i to jest ostatni wątek, do którego się odniosę, bo czas nagli, przyczyny braku popularności aplikacji na receptę. Moi rozmówcy wskazywali przede wszystkim to, że po prostu na razie te aplikacje nie są przepisywane i być może wynika to z tego, że każda nowa rzecz potrzebuje trochę czasu, żeby okrzepnąć, a Niemcy właśnie są takim konserwatywnym społeczeństwem, jednak jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, i to jest chyba główny powód, dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że odniosłam się do wszystkich, a przynajmniej do większości pytań, i dziękuję za wszystkie uwagi. Dziękuję, Weronika. To było bardzo skrupulatne wyszczególnienie tych wszystkich kwestii, które się pojawiały. Znasz mnie. Chciałabym jeszcze poprosić naszych gości, żeby krótko, na sam koniec podsumowująco, odnieśli się do tego, co powiedziała Weronika, i może tak spróbowali ująć jej badania i to, co ona dzisiaj zaprezentowała, w jakąś klamrę. Może teraz jako pierwszego poproszę pana dyrektora, a w drugiej kolejności wypowie się pan profesor. Okej. Mam 3-4 minuty, spróbuję to zrobić. No po pierwsze, pani Weroniko, jestem fanem pani doktoratu, wie pani o tym. Polecam też książkę, którą trzymam u siebie na półce ciągle, bo ona jest, ja prześlę może pani ją informacyjnie. To pokazuje jakby o problematyce jakby wdrażania właśnie różnych zmian w patrzeniu na różne kultury, ale myślę, że jak pani powiedziała, ten doktorat już spuchnął, prawda, przez wiele wątków. COVID element jest kolejnym jakby rozdziałem, który no myślę, kapitalnie się wpisuje czasowo też w pani doktorat. Także myślę, że ten COVID warto troszeczkę będzie poświęcić, bo to jest moja pierwsza klamra. Druga klamra będzie wokół regulacji i dokładnie się z panią zgadzam, że konsensus, jaki się udało zbudować w poprzednim rządzie i w parlamencie Bundestagu wokół tej problematyki był fascynujący. No ja widziałem, że większość posłów głosowała za tym rozwiązaniem, za tym pakietem ustaw, także to wyjątkowe dokonanie. No miałem okazję być też wiceministrem zdrowia i też przygotowałem ustawy, i w momencie, gdy przyjmowaliśmy ustawę o ratownictwie medycznym i tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu na większość wtedy obecnych na sali, to było fascynujące. Także wiem, jaki to jest ważny moment w życiu jakby polityki i regulacji. Także ten, i myślę, ten konsensus jest istotny. Natomiast wątek, który warto by, jakby to będzie klamra trzecia, wokół tej kwestia przywództwa. To będzie, myślę, jeden z takich ważnych elementów tego doktoratu, który ciekawy będzie dla mnie, jak pani porówna te trzy kraje i to przywództwo, no oczywiście się zmieniało, na ile było ważne jakby osoba, czy rząd, czy nie wiem, że pamiętam, prezydent Estonii był taką osobą, która w pewnym momencie pchnął bardzo, bardzo właśnie z cały obszar zdrowia cyfrowego. Także warto może też o tym, to będzie, na to będę czekał na pewno. I ostatni element to jest, jeszcze dwa elementy jeszcze. Pani mówiła o dialogu społecznym w niemieckim jakby systemie, bo ten dialog, on się odbywa na różnych szczeblach, prawda? Związki zawodowe, pracodawcy, izby lekarskie i tak dalej, ale też oczywiście inni. I ta idea konferencji zdrowia, ja pamiętam, że jeszcze w moich akademickich czasach fascynowałem się tym problemem, jak zbudować konsensus wokół właśnie wszystkich sił, które są zainteresowane zdrowiem. I to było, to jest ciekawe rozwiązanie. Wiem, że niektóre landy to próbowały, inne mniej może skutecznie. Natomiast no na ile to budowanie, ten dialog pozwala na osiągnięcie właśnie konsensusu i zbudowanie jakby dobrych
rozwiązań, na ile z kolei nie zawsze ten dialog, myślę, czy wystąpić w Polsce miał takie same miejsce, a jednak te wdrożenia się dawało wprowadzać. Także tutaj, ale jak mówię, no, to jest znowu różnica i historyczna, i kulturowa, i budowa jakby kraju. I ostatni element, instytucje. Rozmawialiśmy o tym na estońskim przykładzie. W niemieckim przykładzie wątpliwie zarówno rola Bifarmu i pana profesora Karla Bolscha jako dyrektora, ale też cała historia z Gematikiem, który otrzymywał różne zadania, prawda, w różnych fazach jakby rozwoju, i jego konstrukcja jako też w pewnym sensie organizacji, która została stworzona przez udziałowców, prawda. To jest też taki wiele instytucji niemieckich, także w zdrowiu, jest zbudowanych właśnie przez udziałowców tego szerszego rynku czy systemu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Także to będzie moja ostatnia uwaga. Wiem, że pani to wszystko ma na tapecie, ale warto może rzucić po prostu światło na te kilka elementów. One są fascynujące i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że zaprosi pani na obronę doktoratu, czy już pani profesor będzie zaprosił. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Bardzo dziękuję. Promotorka książkę zaraz podeślę, bo już ją ma znalezioną, więc na pewno doktorantka książkę będzie czytać. Dziękujemy bardzo za podpowiedź. Panie profesorze, chciałabym teraz pana poprosić o krótki komentarz. Dziękuję bardzo. No cóż, być może ja podkreślę rzeczy, o których już wspominałem w pierwszej wypowiedzi. To, co mogłoby być interesujące, sądzę, w takiej pracy, to, o czym sam chciałbym przeczytać, to jest o procesie informatyzacji, o dynamice tego procesu, jak on został programowany, jak on był implementowany. I też interesowałoby mnie priorytetyzowanie, bo my często informatyzację traktujemy jako coś takiego niebotycznego, jako coś bardzo silnie. Natomiast on jest bardzo, informatyzacja jest złożona w tym sensie, że to wszystko działo się jakby coś po czymś, jedno po drugim, że to jest w zasadzie wiązka projektów, które były realizowane w różnych okresach czasu, w różnych sferach funkcjonowania systemu zdrowia. I ciekawiłyby mnie priorytety, priorytetyzowanie, czyli wskazywanie na rzeczy, które ich zdaniem uznawano za priorytetowe i w pierwszej mierze podchodzono do informatyzacji danych sfer właśnie. No, dziwimy się, że e-recepta nie została tam wprowadzona. Ja spojrzałem na dane, w wielu krajach zachodnich e-recepta nie jest wdrożona, nawet w krajach, które są bardzo zaawansowane generalnie technologicznie, jak Dania na przykład, i to wywołuje zdziwienie, ale ja postrzegam to w taki sposób, że to nie jest wyraz tego, że informatyzacja została niedoceniona i jest w powijakach czy na niskim poziomie. Ja sobie wyobrażam, że po prostu priorytetem u nich było coś innego, jakaś inna sfera informatyzacji. Być może, nie wiem, informatyzacja czynności, które wykonuje lekarz po to, żeby, nie wiem, zaoszczędzić na czasie lekarza, po to, żeby wydłużyć kontakt lekarza z pacjentem, informatyzując czynności, które wykonuje właśnie lekarz. O ile wiem, w wielu krajach lekarz podczas wizyty niczego nie notuje, wszystko wykonuje w komputerze, ma zestandaryzowane elementy, które zaklikuje tylko w kontakcie z pacjentem, i to oszczędza czas, nie ma długopisu, nie ma atramentu, no, czyli po prostu tego marnowania czasu, to co widzimy u nas. Wciąż lekarz, który nos ma w dokumentacji papierowej i wypisuje. Więc to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to zobaczenie struktury, być może takiego pojęcia bym użył, struktury czy architektury informatyzacji, prawda? Czy to była bardzo silnie przemyślana struktura i
architekturę z elementami, które priorytetyzowali w określonych okresach i czy rzeczywiście to, co priorytetyzowali, dawało im to, co można chyba nazwać jako wartość dodaną, największą wartość dodaną z pieniądza wydanego w określony sposób na określone projekty informatyczne. Wartość, która przekłada się po prostu na pacjenta, na wartość dla pacjenta, czyli czas, jaki da lekarz na diagnostykę i tak dalej. No też to, co by mnie interesowało, to jakby sposób myślenia o informatyzacji. No to już ma odzwierciedlenie jakby w priorytetyzowaniu, później też zdolności w przekładaniu priorytetów na konkretne projekty, które są później w jakiś systematyczny sposób implementowane. Też sądzę, że częścią takiej pracy mogła być też agenda, prawda? Czyli te procesy, no agenda też w sumie związane z priorytetyzowaniem, prawda? Priorytetyzowaniem problemów, priorytetyzowaniem rozwiązań, które wchodzą w grę i później ich selekcjonowanie w oparciu o konsensus. Spodziewam się, że w Niemczech to jest duża rzecz. To chyba jest to, co jeszcze bym zasugerował jako coś, co mogłoby podnieść taką wartość poznawczą, czyli właśnie priorytety, a priorytetyzowanie, architektura informatyczna całości projektów, agenda i wartość dodana z poszczególnych kluczowych projektów informatycznych, informatyzujących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chyba to już jest moment, proszę Państwa, żeby powoli kończyć nasze seminarium. Jest 19:29, więc wyrobiliśmy się w czasie idealnie. Bardzo dziękuję w pierwszym rzędzie Weronice. Weronika, bardzo dobrze poradziłaś sobie z tym zadaniem. Wytłumaczyłaś, myślę, że nam wszystkim, na czym polega Twój główny problem badawczy i dlaczego warto badać cyfryzację służby zdrowia, polityki zdrowia i dlaczego warto się w ogóle zajmować kwestią datafikacji. Bardzo dziękuję naszym recenzentom. Mam nadzieję, że będą obserwować z uwagą, jak będzie się dalej rozwijała kariera i trajektoria kariery akademickiej Weroniki. I że to, co nam dzisiaj Weronika zaprezentowała, to akurat jest bardzo bliskie mojemu sercu, zakończy się świetnie napisanym, świetnie obronionym doktoratem. Państwa zapraszam również, całą naszą publiczność, do oglądania innych seminariów, które są nagrane, zamieszczone na naszej stronie. Jest tam bardzo wiele ciekawych tematów poruszonych i mam nadzieję, że będziecie Państwo zaglądać, oglądać, podziwiać wysiłek badawczy, który wykonują młodzi badacze zajmujący się cyfryzacją na naszym uniwersytecie, ale nie tylko. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo i miłej reszty wieczoru. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Gratulacje za to wystąpienie. Dziękuję. Dobrego wieczoru, dobranoc Państwu. Dziękuję Państwu za wspaniały wieczór.